Hej, witam Cię serdecznie. W tym wideo powiem Ci, jakiego ja obiektywu używam najczęściej do fotografii krajobrazowej. Jeśli Ty miałabyś kupić tylko jeden obiektyw, jedyny do fotografii krajobrazowej, to podpowiem Ci może, jaki to byłby. Ja Ci powiem, jaki ja bym kupiła, jakbym miała teraz kupować tylko jeden i jedyny obiektyw i zajmowała się fotografią krajobrazową. Jeśli Cię to interesuje, to zapraszam Cię na ten film. Cześć, ja nazywam się Małgorzata Tymińska, a to jest kanał o fotografii, sekrety foto i wideo. Dzisiaj porozmawiamy o fotografii krajobrazowej, a dokładnie powiem Ci, jakiego ja używam obiektywu najczęściej do fotografii krajobrazowej. Jak podróżuję, to mam ze sobą i różne systemy, i aparaty lusterkowe, bezlusterkowe i kompakty, no i też pełen zakres oczywiście obiektywów. Jednak bardzo często wykorzystuję, widzę w swojej fotografii krajobrazowej, szczególnie jeden typ obiektywu i bardzo często jest to właśnie szeroki kąt. Szeroki kąt jest też specyficzny i ma trochę plusów i minusów. O sprzęcie, o obiektywach, plusach, minusach i jak wybrać najlepszy obiektyw opowiadam na moim kursie fotograficznym Sekrety najlepszego sprzętu fotograficznego. Link znajdziesz poniżej, ale teraz zakreślę Ci tak mniej więcej o co chodzi, jakiego obiektywu ja używam w swojej fotografii i jak to wygląda z mojej strony i co ja Ci mogę doradzić. No dobrze, ja korzystam z systemu Canon i bardzo często robię zdjęcia Canonem, robię też innymi markami oczywiście, bo i też dużo testuję, dużo sprawdzam i też na warsztatach studenci mają różne aparaty różnych firm, ale ja osobiście bardzo dużo robię Canonem i bardzo swojej fotografii krajobrazowej używam bardzo dużo obiektywu 16-35 Canon. Jest to obiektyw LK, czyli dość dobry, dość jasny, co ja znaczy jasny, ma bardzo dobre światło. Ma tutaj on najniższą wartość przysłony 2,8, czyli zarówno na 16, jak i 35 mm mogę robić z przysłoną 2,8, co mi daje bardzo fajne możliwości. Dodatkowo ten obiektyw ma super szkło w środku i daje mi bardzo fajną ostrość i nie ma też dużej kompresji. Dokładnie o obiektywach opowiadam na moim kursie Sekrety najlepszego sprzętu dla fotografii, więc jak chcesz dowiedzieć się więcej, to zapraszam Cię serdecznie. Zerknij teraz na kilka moich zdjęć, które wykonałam mniej więcej właśnie też między innymi w parku Letchworth w Stanach, ale też w innych lokalizacjach właśnie obiektywem 16-35. To są moje przykładowe zdjęcia z obiektywem 16-35, ale też robię oczywiście inne zdjęcia z innymi obiektywami, między innymi 24-105, czy 70-200, czy 400. To już bardziej do fotografii takiej ptaszków, do fotografii przyrodniczej, bardzo często to też wykorzystuję. Ale z tej reguły naprawdę w większości myślę, że przynajmniej 80% robię zdjęcia obiektywem 16-35, więc ja teraz jakbym nie miała żadnego sprzętu i zaczynała swoją przygodę z fotografią i zajmowała się fotografią krajobrazową, to zdecydowanie pokusiłabym się na najlepszy, jaki mogę tylko sobie kupić, sprawić obiektyw na szeroki kąt. Dobry, żeby nie było różnych dystorsji, różnych zniekształceń i różnych problemów, więc poszukaj dobrego obiektywu dla Ciebie, szeroki kąt, jak zaczynasz się interesować fotografią krajobrazową. No dobrze, to tyle. Mam nadzieję, że Ci troszkę tutaj rozjaśniłam, pomogłam o obiektywach. Jeśli ten film miał dla Ciebie jakąkolwiek wartość, daj mi proszę fajnego lajka dla mnie, do motywacji, dla algorytmu. Kliknij subskrypcję, a my widzimy się już w kolejnym wideo, już niedługo. Pa, pa!